Może ja tutaj na dole usiądę, co, Luis? Co ty na to? Wiesz, ja mogę tu usiąść. Wtedy będziesz gwiazdą. Luisek, a gdzie ty tą... Przepraszam, a gdzie ty tą łapkę kładziesz? To pan tylko może tu kłaść łapkę. Nie wolno. Cześć kochani, dzisiaj razem z Luisem zapraszamy na projekt Denko. Specjalnie zmieniłam kadr, tak aby Luis mógł wystąpić ze mną. Bo jak siedziałam na tej kanapie, on był na moich kolanach, to był taki bardzo niepocieszony. Także wszystko, Luisku, dla ciebie. Możesz teraz wystąpić i razem ze mną poopowiadać trochę o kosmetykach, których jest sporo i które mam wyjątkowo w wiaderku. Jakoś tak wyszło teraz naturalnie, że zużyte produkty wrzucałam cały czas do wiaderka, więc przychodzę do was z wiadrem. Turkusowym wiadrem. Zacznijmy może od tego szamponu. Jest to produkt firmy Kemon, ale nudy. To jest produkt firmy Kemon Happy Color i to jest zimny szampon, który jest niebieski i ma za zadanie ściągnąć taki żółty odcień z blond włosów, co de facto robi. Włosów nie przesusza, ma przy tym ładny zapach. Luisek, nie drap się teraz, mordko. I No co? Generalnie to jest bardzo fajny, profesjonalny produkt do mycia właśnie blond włosów. Ja go używam raz w tygodniu. I tak, moje włosy wydają się dość suche, bo zawsze tak wyglądają potem, jak je lekko podkręcę. Kolejna rzecz, z przyjemnością żegnam się z tym mydełkiem, dlatego że to jest mydełko zimowe i jeszcze z większą przyjemnością żegnam tegoroczną zimę. To jest produkt firmy Jope, czy Jope, ja wolę czytać to Jope, nie wiem, jakoś bardziej mi pasuje do tej marki. Naturalne mydło w płynie i ono miało taki bardzo delikatny zapach korzenny. Tutaj jest napisane, że to jest pachnące świętami odżywcze, naturalne mydło w płynie, ciepły zapach migdałów, kokosa, cynamonu i pomarańczy, przyjemnie otula. Faktycznie otulający, ale bardzo delikatny, bardzo nienachalny. Uwielbiam mydła tej firmy, dlatego że one pozostawiają dłonie takie już leciutko nawilżone. Nie są takim sucharem, tak jak po umyciu różnymi innymi produktami. Prawda, Luise? A ty lubisz być sucharem? No chodź tutaj, chodź, chodź. Połóż się, to jest twoje miejsce. Także naprawdę świetne, ciekawa nuta zapachowa, coś nowego. Kolejne mam tutaj dwa szampony Batiste, oba o pięknych zapachach, ale ten zapach uważam, że jest najpiękniejszy ze wszystkich Batistów, jakich wcześniej używałam. Jest taki bardziej elegancki niż kwiatowy, tak jak ten. I no, jest naprawdę taki pobudzający zmysły. Fajny, naprawdę tak powinien pachnieć właśnie szampon do włosów, bo ten owocowy też fajny, ale taki troszeczkę zamulający. Także dwa szampony zużyte w czasie, nie wiem, w jakim czasie ja to zużyłam, Luisku? Może 3 miesięcy? Tak? Trzeba sprawdzić, kiedy ostatnio było denko. W każdym razie, słuchajcie, nie wiem, o co Luiskowi chodzi, może czuję jakiś kosmetyk na mojej dłoni. W każdym razie naprawdę fajna rzecz. Kolejny mam szampon, kolejny już zresztą tej firmy Wierzbicki i Schmidt, Czarna Orchidea Elixir. Ja bardzo lubię odżywkę Czarna Orchidea, jeżeli chodzi o szampon, to patchoula jeszcze fajniej działa na moje włosy niż ten, co nie zmienia faktu, że to jest bardzo dobry produkt, który pozostawia włosy takie właśnie też lekko nawilżone, łatwe do wyczesania, oczyszczone już po jednym umyciu. Ja zazwyczaj myję włosy szamponem raz, rzadko mi się zdarza dwa razy, w sumie nie wiem, od czego to zależy. Już wam tyle mówiłam o tych produktach, że już nic nie mówię. Dobrze, Luisek? Milczymy już. Także następna rzecz to są perfumy Flash Jimmy Choo. Luis! To są bardzo brzydkie perfumy, które kupiłam pod wpływem impulsu i męczyłam się strasznie zużywając ten flakon, co trwało ponad 2 lata, myślę. To jest taki kwiatowy, trochę tandetny zapach, który ma w swoim składzie coś, co bardzo mnie drażni. A ciebie, Luisku, będziesz kichał? Doprawdy nie kicham po nich, bo to nie o kichanie chodzi, ale jest w tej nucie coś, co mnie drażni, po czym trochę mnie może nawet pobolewa głowa. No mówię, jest banalny, nie kobiecy, jest świeżym zapachem na pewno, bardziej na wiosnę, lato,
Ale to w ogóle nie jest moja nuta. Mówię, to był impuls, w próbce on mi się podobał. W ogóle jak go używam na początku, to nawet mi się podobał. Chodź, Luisek, chodź, nie obrażaj się. On jest tak brzydki ten zapach, że nawet pies sobie poszedł. No, chodź, Luisek, coś fajnego teraz wyjmiemy dla odmiany. Wiem co, mój ulubiony zapach świecy Yankee Candle, który na maksa mi się kojarzy z ciepłem rodzinnego domu, które panuje w okresie okołoświątecznym. Chodzi mi o święta Bożego Narodzenia i to jest zapach Magic Cookie Bar. Taki waniliowo-maślany, jak pieczone ciasteczka. To jest po prostu obłęd. Luisek? O Jezu, jak ja go uwielbiam. Wszystkie te zapachy, które mają... Luis, to nie jest prawdziwe ciastko. Widzicie, po czym poznać, że zapach odzwierciedla realną potrawę albo produkt. Że można oszukać Luisa, że to jest prawdziwe jedzenie. Także kochani, rewelacyjny, piękny zapach, bardzo intensywny i po tym jak zgasicie świeczkę i zostawiacie otwarty słoik, to jeszcze długo, długo przez wiele godzin w domu pachnie właśnie tą ciepłą, maślano-ciastkową wanilią. Uwielbiam go, będę bardzo za nim tęsknić. Kupiłam sobie kolejny zapach już na przyszły rok, bo był w promocji, taki różowy i on jest troszkę podobny do tego, także mówię, moje ulubione nuty, szczególnie właśnie na te zimne miesiące. Następna, moi mili, rzecz z wiaderka. Luisek, chodź tu, nie obrażaj się. To jest z firmy Organic Shop, Organic Coffee and Sugar, taki skrab do ciała, tutaj są resztki. Miałam z tej firmy skrab mango, który był rewelacyjny. On miał taką fajną konsystencję, jakby lekko jak siemielniane, coś takiego, taki kisielowy i ten też taki był, ale on wcale nie pachniał kawą. Ten zapach jest bardzo dziwny. I okej, on fajnie peelinguje skórę, tak powiedziałabym od 1 do 5 w skali to tak na 3, tak jak chcecie tą piątkę, to już trzeba patent wrap peeling, jakieś takie solne mocniejsze, albo patent body works, a ten pachnie koprem włoskim, czymś naprawdę bardzo dziwnym, on nie pachnie na pewno kawą. I przez to mi się go po prostu nieprzyjemnie używał, bo peeling musi jak dla mnie ładnie pachnieć. Więc nie wrócę na pewno do niego, ale za jakiś czas pewnie kupię sobie mango z tej serii, bo one są bardzo tanie te peelingi, one kosztują tylko dyszkę. Uwierzysz, Luis? Tylko dyszkę kosztują. Następnie, o Jezu, to coś się wylało. Saint Moritz to jest samoopalacz, mój absolutnie ulubiony ze wszystkich jakich używam jak dotychczas. Ja mam medium, mam już jego zamiennik, ten sam produkt na półce, chociaż wiecie, że lubię testować i zmieniać, ale jeżeli chodzi o samoopalacze, to nic takiego nie ma na rynku, czego bym chciała spróbować, mając pewność, że to po prostu dobrze zadziała. Chodź, Luisek, chodź, bo cię nie widać, chodź! Zobacz, tu coś się wylało. Niech, niech, niech. Ty chcesz na mnie wejść? Co ty robisz, moja mordeczko? A, mam drapać tą mordkę. Także jak macie ochotę trochę zarumienić swoje ciało, to polecam serdecznie. On szybko działa, nie śmierdzi, nie zostawia smug. Ja go używam razem z taką gąbczastą rękawicą, którą mam z Primarka, ale te rękawice myślę, że można już kupić wszędzie. Następnie szampon Alterra. Kupione na szybko w Rossmanie, bo inny szampon mi się skończył, a byłam przed większymi zakupami w kosmetykomanii. I to jest szampon dodający objętości bez silikonów, z papają i on jest, to też jest taki kisiel jakby do włosów, bardzo dziwna konsystencja. Pachnie nawet ładnie, ale on beznadziejnie działa, jest mało wydajny, bardzo dużo trzeba go zużyć, żeby te włosy faktycznie umyć. Włosy po nim są takie lekko jakby szorstkie, także nie, po prostu kupiłam, użyłam go parę razy i zdenkowałam go i chcę o nim szybko zapomnieć, także na pewno do niego nie wrócę i jest to dziwne, bo jak dotychczas wszystkie produkty Alterry, które miałam, dobrze się u mnie sprawdzały. Chusteczki do... Luisku, czy mógłbyś tu położyć głowę? Tu głowę. Połóż tu głowę, chodź. Tu połóż, chodź. No chodź. Albo tu chodź, tu. Tu chodź, połóż się tak, mój kochany synulku. Teraz syneczek chce się troszeczkę odprężyć, tak?
Dalej mamy chustki do demakijażu z Primarka do cery wrażliwej, które bardzo ładnie oczyszczają skórę twarzy, nie pozostawiają zaskórników, nie zatykają. Radzą sobie z mocnymi makijażami, przy tym mają delikatny, fajny zapach. Naprawdę fajna opcja na wyjazdy, czy na takie mega zmęczenia, jak chcecie na szybko właśnie zmyć makijaż, potem tylko przemyć sobie wodą micelarną. No to naprawdę fajne, poprawne chustki. I taka paczka podwójna kosztowała 1,5 euro, także też cena jest bardzo fajna. Następnie mamy dwie maseczki, bo o pozostałych, tak wiecie, ja czasami zapominam, żeby zostawiać to opakowanie. Skin 79 to jest ta i to jak ja jej używałam, to była nowa seria. Ja nie wiem, czy dalej to jest jako nowość, nie wiem szczerze mówiąc. Ale ona to jest maseczka wygładzająca o delikatnym kwiatowym zapachu. Fajna jest ta seria maseczek, bo one właśnie mają kwiatowy zapach i tak miło pobudzają zmysły i relaksują. A ta Tony Moly z witaminą C i ona dużo silniejsze ma działanie, znaczy silniejsze, no od razu było widać, że skóra jest bardzo rozświetlona, rozjaśniona, delikatnie wyrównany koloryt. Naprawdę działanie tych maseczek jest silne, bardzo dobrze działają na moją skórę i to co zaleca producent zazwyczaj zawsze, jeżeli chodzi o koreańskie, ok, zawsze dostajemy, także maseczki w płachcie niezmiennie uwielbiam. Następnie płyn micelarny, mój ulubiony ze wszystkich. Teraz sobie kupiłam też dla odmiany z Vichy albo z La Roche, nie, z La Roche teraz mam. I nie jest taki fajny jak ten, bo ten Avène, on się nazywa Cleanse. On jest do skóry tłustej i problematycznej i chociaż ja nie mam takiej skóry, to lubię efekt jaki on daje, bo on bardzo delikatnie matuje właśnie nos i czoło. I pięknie pachnie. Dla mnie to jest taki zapach bardzo taki eleganckiej świeżości, który kojarzy mi się z kliniką kosmetologiczną, do której chodzę czasami na zabiegi. I właśnie to miejsce mi się kojarzy z takim absolutnym relaksem, głębokim odprężeniem, doprowadzeniem mnie właśnie do takiego fajnego stanu, którego mi często na co dzień brakuje. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No i ten zapach mi się właśnie z tym kojarzy, no a ten micelar działa rewelacyjnie, on zmywa wszystko, mimo że jest bardzo delikatny. Także jeżeli macie jakieś problemy skórne, to Dermo Kosmetyki Avène ze wszystkich, jakie są aktualnie na rynku, są moimi ulubionymi. Kolejna rzecz to jest krem pod oczy Vichy, który na początku mnie zachwycił, ale po jakimś czasie... To jest Idalia, zapomniałam przeczytać. Po jakimś czasie jego działanie było tak totalnie poprawne, że on nie nawilża jakoś niesamowicie. To jest, on jest nazwany Eye Contour Idealizer. Nie idealizuje naszych oczu, zmarszczki nie znikają, nie spłycają się, nie ściąga opuchlizny, po prostu delikatnie nawilża i to jest wszystko. Ma aplikator, który na pierwszy rzut oka wydaje się fajny, bo jest taki silikonowy, coś nowego, ale przez niego bardzo trudno wychodzi produkt. No i ten produkt, nie wiem czy widzicie, ale był... taki beżowy, to w ogóle jeszcze jest trochę kremu, ale ja nie jestem w stanie w ogóle go już tutaj wycisnąć, także nie wrócę do tego kremu, w ogóle Vichy jakoś, nie wiem. Woda termalna Avène, ostatnia taka miniaturka, którą zużyłam, ja uwielbiam wody termalne, teraz wróciłam do ich stosowania, tak jak wam ostatnio mówiłam, również zimą używam wody termalnej, jak jakiś czas temu bardzo długo nie mogłam wyzdrowieć, to właśnie siedząc w domu często zaczęłam używać tej wody termalnej i też do tego ją zużyłam. I ją uwielbiam i teraz idąc za waszym poleceniem kupiłam wodę Uriage i mimo, że pierwsze wrażenie było negatywne, bo ona ma dziwny mineralny zapach, to jej działanie to jest totalny kosmos. A w ogóle po co używam tej wody? Żeby pomiędzy nawilżaniem twarzy rano i wieczorem, czyli podczas demakijażu, podczas pielęgnacji, dodatkowo skórę nawilżać, a skóra przesuszona właśnie ogrzewaniem, chorobami, lekami, bardzo dodatkowego nawilżania potrzebuje. Takiej wody też możecie użyć do utrwalenia makijażu, jak już macie gotowy, zamknąć oczy i sobie psiknąć tam dwie warstwy dosłownie, czy też do lepszego wchłonięcia substancji aktywnych w maseczkach. Multum jest zastosowań.
A dla mnie ta Aven, w ogóle tak jak mówię, Aven to jest moja ulubiona firma dermokosmetyków. Te zapachy, to działanie, to jest coś, co uwielbiam. I ostatnia już rzecz z Denka, z wiadra. Co ty, Luis, masz taki odruch, czy mnie tutaj zaczepiasz, żebym cię drapała? Jeszcze będziesz musiał się zaraz pożegnać, syneczku. Ostatnia rzecz to jest laureat Glamour Glamis 2017, odżywczy peeling cukrowy, który dostałam od mojej cudownej bratowej, która wie, co lubię. I to jest firma Ministerstwo Dobrego Mydła. Tutaj jest taka etykieta, z której pewnie nic nie zobaczycie. To jest peeling do ciała o zapachu śliwkowym, gruboziarnisty, cukrowy. Słuchajcie, nie wierzę. Nie otworzę, normalnie się skleiło. Cukier się roztopił, no i powstał taki karmel. Nie, nie otworzę, ale to, jak to cudeńko działa na skórę, jak ona jest aksamitna, jak wspaniale zdziera martwy naskórek, pozostawia skórę lekko nawilżoną, bo to są oleje w składzie, i zapach śliwki, dla mnie to są fioletowe skittlesy, to pachnie fioletowymi skittlesami, jest to rewelacyjne, ja na pewno do tego wrócę, zaraz nawet wejdę, słuchajcie, na ich stronę i chyba zrobię sobie jakieś zamówienie. Bardzo fajna firma ze Szczecina, lokalnie, i naprawdę to jest peeling, który na przykład moim zdaniem jest lepszy niż peelingi z Bath & Body Works, które kiedyś uwielbiałam, potem byłam wielką fanką Patent Wrap i dalej jestem, i postawiłabym nawet na równi, nawet nie wiem, czy on jest droższy, czy nie, ale po prostu to, jak on działa, jak on pachnie, to jest intensywny, piękny zapach, i po tym peelingu naprawdę długo jeszcze w łazience czuć zapach, także rewelacja. No i po wypilingowaniu całego ciała nie trzeba go dodatkowo nawilżać, także fajna opcja. Fajne też jest to, że byliście ze mną, oglądaliście. Dziękuję za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że Luis wam trochę umilił ten film, ale widzicie, ja cały czas gadam, a on już tutaj padł, zasnął. No bo bycie youtuberem to nie jest wcale takie przyjemne i proste, Luisku, wiesz? Troszkę jednak trzeba się wysilić. No, on myślał, że tak przyjdzie na minutę i pokaże się i co. Nie rozmiękczy wszystkie serca. Nie, no takie krótkie filmy, Luis, to nie, nie. To nie moi widzowie. Moi widzowie lubią podobno długie filmy, dlatego też teraz trochę dłuższe staram się nagrywać. Dziękuję, kochani, że oglądaliście. Już się z wami zaraz pożegna Luis. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Pa! You know until my lungs give out your beautiful.